Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was coś ciekawego. Jest to uchwyt na dwa monitory, uchwyt biurkowy firmy Montis, który pozwoli Wam zawiesić wyświetlacze o przekątnej od 30 do 27 cali. Także zapraszam Was do oglądania. No i moi drodzy, ja oczywiście już zrobiłem unboxing, tutaj tego wysiaczka nie ma, ale jest on naprawdę taki mały, zgrabny. Dwa wyświetlacze do 27 cali, ja mam akurat dwa 27-calowe. Zobaczymy, jak one się tutaj zmieszczą, jakie będziemy mieli pole manewru. No i co ważne, ile będziemy musieli odstawić go od ściany, po to, aby właśnie można było tutaj sobie swobodnie pod żądanym kątem te monitory ustawić. Środowisko testowe, biurko, ultradesk, które ostatnio było testowane, tutaj z tym właśnie fajnym podświetleniem, na razie wyłączone, bo jest to nowe stanowisko, które będę budował dokładnie dla mojej żony, więc mam od czego zaczynać, mamy uchwyty, mam monitory, to jej pożyczę swoje na razie, no i tak powoli skompletujemy sprzęt, później Wam pokażę, jak już będzie komputer, klawiatura, myszka, wszystko to Wam pokażę, jak to stanowisko wygląda, a dzisiaj właśnie zaczniemy od uchwytu na dwa monitory. Lecimy moi drodzy! No i możemy zaczynać. Ja sobie, moi drodzy, ułożyłem, zresztą pokażę Wam, jak to wyszło. Rozłożyłem tutaj wszystko po unboxingu, który przed chwilą widzieliście. Zobaczcie, tutaj mamy... A, wyświetlacz bym złamał w aparacie. Tutaj mamy, może to oświetlenie nie jest zbyt korzystne, także już poprawiamy. Tutaj mamy całe akcesoria tak naprawdę i zobaczcie, nie jest tego jakoś tam mega dużo, nie jest to jakieś tam ogromne. Doświetlimy to sobie jeszcze może tutaj, o, no i zobaczcie moi drodzy, tutaj to ramię na dwa monitory jest naprawdę niewielkie, takie fajne, zgrabne, ciekawi mnie, jak to będzie w praktyce wyglądać, bo tutaj prezentuje się fajnie, jest lekkie to wszystko, więc ze spokojem jedna osoba da radę to zmontować. Tutaj mamy ten, jak to się nazywa, no uchwyt, na część uchwytu tutaj, na którym będzie to stało, to jest dość porządne. Także to mnie zaskoczyło, jest mega ciężkie w ogóle, porządne, zaraz zamontujemy. Nie widzę tu gumy, podejrzewam, że będzie gdzieś tutaj w zestawie, albo nie będzie, albo gdzieś na którymś elemencie jest. Nie, nie ma. Tu nie widzę gumy, zobaczymy, czy ta guma będzie, czy nie, to Wam powiem później w podsumowaniu. No i co, zabieram się za składanie, moi drodzy. Może tutaj ustawię kamerkę, żebyście widzieli. No i co, no i zobaczymy, jak to wygląda. Powiesimy monitorki, no i to lecimy. Ja tutaj sobie wziąłem dwa śrubokręty na wszelki wypadek, ale tutaj widzę, że mamy klucze, śrubki, więc wydaje mi się, że nie będziemy nic potrzebować. Zobaczymy. Pojedziemy z instrukcją, dlatego że nie chciałbym czegoś przeoczyć. Chodzi mi też o tą uszczelkę, której tam nie widzę. No i tutaj mamy opisane wszystkie elementy, które się powinny znaleźć. No to co, lecimy po kolei. Zobaczcie, jak długo mi to zajmie tak naprawdę. Ja to przyspieszę pewnie. Ale tak, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak, czy trudne, czy nietrudne jest to składanie. Thank you.
drodzy, zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, a więc czas na podsumowanie uchwytu firmy Montis, dokładnie model Everest. No i moi drodzy, są plusy i są oczywiście minusy. Ja może zacznę od plusów. Przede wszystkim jest to mały, kompaktowy uchwyt, który przyda się osobom, które nie mają zbyt dużo miejsca. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mamy mniejsze biurko, ten uchwyt się w nie idealnie wpasuje. Dodatkowo, jeżeli mamy blat zamiast biurka i nie mamy możliwości zamocowania uchwytu, tak jak ja to zrobiłem od tyłu biurka, możemy go bez problemu przykręcić do blatu, od spodu robimy dziurę i przykręcamy go śrubą, wszystko jest w zestawie, więc mega fajna opcja. Wyświetlacze od 13 do 27 cali, no chociaż 13, nie wiem, 17 czy 19 cali raczej się już nie stosuje, bardziej 24, 27, no i do tych wyświetlaczy się w zupełności nadaje. Ja zamontowałem tutaj dwa wyświetlacze 27-calowe i jest naprawdę spoko, nic nie latało, nic się nie osuwało, siedzi stabilnie, tak jak zostało to zamontowane. Idąc dalej, moi drodzy, jest on właśnie też o tyle fajny, że z racji tego, że jest on kompaktowy, możemy biurko mieć przy samej ścianie i nie musimy się przejmować tym, że ramię uderza w ścianę, że musimy w jakiś tam sposób to biurko od tego odsunąć. Więc to jest kolejny plus, moi drodzy, jak mamy właśnie mało przestrzeni, nie chcemy tego biurka odsuwać, możemy mieć je do samej ściany dosunięte i nie przejmować się, bo monitory mogą być naprawdę blisko tej ściany, nie trzeba tutaj dużej przestrzeni. Ale właśnie, są też takie minusy, jak właśnie to, jeżeli dosuniemy biurka, moi drodzy, całkowicie do ściany, to zobaczcie, teraz mam ustawiony kąt, żeby mieć taki kąt, jak mi się podoba, ja musiałem je bardziej wysunąć, żeby one się załamały. Dając te monitory, moi drodzy, bardziej do ściany, ja już sobie ich nie połączę, tylko będę miał tutaj taką przerwę. Będę widział ten pałąk, który tutaj trzyma nasz uchwyt. No, ja osobiście by mnie to przeszkadzało, natomiast nie jest to aż tak mega widoczne, to zależy po prostu od gustu, jeżeli Wam to nie przeszkadza, to nie ma tak naprawdę problemu. Kolejna sprawa, moi drodzy, to ta gumka, którą się już przyczepiłem wcześniej. Ja jestem właśnie taką osobą, że chciałbym, żeby to biurko było chronione. Fakt, blat jest chroniony, bo mamy tutaj gumę od góry, która nam chroni blat, ale fajnie by było, jakby ta gumka jeszcze od spodu też się znalazła. No i moi drodzy, co więcej, uchwyt naprawdę jest solidny, jest, wydaje mi się, bardzo porządny, opłacalny, jeżeli mamy mało miejsca, do 27 cali takie wyświetlacze możemy sobie zamieścić. Oczywiście nie mamy możliwości manewru ramionami góra, dół, prawo, lewo, każdym z osobna, chodzą one jednocześnie, możemy tylko tutaj kątem sterować, no ale coś oczywiście za coś. No i moi drodzy, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Jak Wam się podobało, łapka w górę, komentarz, dajcie suba, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.